Mistrz DSF Kickboxing Challenge, wadze 75 kg, Marcin Mazurkiewicz. Marcin, tydzień, dosłownie, jutro będzie tydzień do walki z Dominikiem Zadorą i ostatnie przygotowania, że tak powiem, już na ostatniej prostej, Holandia ostatnio. Kto był, z kim można było posparować tam w Mike's Gymie? Był Sergio Canters, był Stojan Kopliweński z Glory. Był z Izraela, taki mocny chłopak, dobry. Kurczę, no było kilku zawodników. Nie było Murtel akurat, Murtel, Chris Baja. Oni sparowali dzień wcześniej, Justri Belguri też. Więc ich nie było, ale byli inni bardzo mocni zawodnicy, więc no, posparowaliśmy naprawdę porządnie. Tam było 15-20 rund, no nie liczyłem dokładnie, ale no było mocno jak zawsze w Mike's Gym, tam więc naprawdę sparring jest równie mocny co walka, więc no, przetarliśmy się porządnie. No i zakładam, że oczywiście bez kasków. Tak, bez kasków, tam taka tradycja panuje. To znaczy, jeżeli ktoś chce, to zakłada kaski i nie ma z tym problemu. Nie przeganiają? Ale... Nie, chyba nie, chyba nie. Ja nie odważyłbym się spróbować, więc nie wiem, ale chyba nie. Widziałem kiedyś kogoś, legenda głosi, że ktoś tam w kasku sparował i go nie wygonili, więc... Tak jest, takie słynne szatniarskie legendy, to jest tak samo jak z tym pasem Rafała Dudka DSF-u, który został niestety dla niego stracony na DSF-20. Natomiast Dominik Zadora, twój przeciwnik, mistrz FEN, no walka promowana jako starcie dwóch mistrzów. Pytanie, czy ty uważasz, że w tej kategorii wagowej no nie ma dwóch lepszych zawodników niż wy? Ja może nie będę poruszał kwestii, czy jest ktoś lepszy, czy nie. No po prostu mierzę się z zawodnikami, których daje mi federacja. To, czy jestem najlepszy w Polsce, no nie mi to oceniać. Ja po prostu daję z siebie wszystko i na tym się skupiam, a reszta wyjdzie w ringu prędzej czy później, tak? Jeżeli wygram, to na dany moment z tym zawodnikiem od niego jestem lepszy i powiedzmy, no czas pokaże, z kim będę wygrywał, z kim ewentualnie przegram. No, nie chcę jakoś siebie umieszczać na szczycie jakiegoś tam rankingu, bo to jest bez sensu. Słuchaj, Dominik Zadora, no kawał chłopa, zawsze w 8-1, teraz zejście do kategorii 75 kg, więc no pytanie, tak naprawdę ty gdzieś tam nie zbijasz tych kilogramów bardzo dużo, myślisz, że gdzieś ta różnica, że tak powiem, no gabarytów, tak? No bo w kilogramach podejrzewam, że Dominik będzie miał 83-4 kilo, ty pewnie będziesz miał te powiedzmy 80, więc no 4 kilogramy to jednak jest trochę w tej wadze. Tak, ale to może zadziałać na jego korzyść, nie korzyść, bo zbijanie większej ilości, ja też nie zbijam mało, ale równie dobrze może być tak, że on po prostu gdzieś tam gorzej zniesie trudy tego zbijania. Może być też tak, że zadziała to na jego korzyść i będzie miał cięższą rękę, że tak powiem, ale tak naprawdę jest wiele zmiennych, więc nie zastanawiam się nad tym. Nie przeszkadza mi to, może ważyć więcej o te 3-4 kilo w trakcie walki. No ja postaram się to nadrobić innymi rzeczami, więc... Słuchaj, organizacja Cię nie oszczędza, bo tak naprawdę w lutym, końcówka lutego wygrałeś pas. Dwa miesiące później bijesz się no chyba z najmocniejszym dostępnym rywalem, więc no, trzeba powiedzieć jasno, że DSF Kickboxing Challenge tutaj stawia przed Tobą chyba ogromne wyzwania, jeżeli chodzi o Twoją karierę. No przerwa faktycznie była krótka, no bo tak jak mówisz, w lutym wywalczyłem pas. Tak się złożyło, że gala jest w Nowym Sączu, no i tak naprawdę no, nie wyobrażam sobie, żeby miało mnie tutaj zabraknąć. No i stąd tak jakby szybki powrót do ringu, bo myślę, że gdyby nie było tej gali w Sączu teraz, no to bym nie walczył od razu. No ale wyszło jak wyszło. Czuję się dobrze, więc nie jest to dla mnie jakąś wielką przeszkodą. No i będzie na pewno dobrze. A czy w grę w ogóle wchodziła gdzieś tam walka, powiedzmy, bez pasa w stawce, czy od razu powiedziałeś, że gala w Nowym Sączu, więc pierwsza obrona pasa tutaj musi się odbyć? To chyba nawet nie podlegało jakiejś tam dyskusji. Chyba z tego, co gdzieś obiło mi się uszy, nie jestem tego pewien, ale chyba prezes powiedział, że każda walka mistrza to jest obrona pasa. Chociaż mogę się mylić, nie chcę mówić na pewno. Ale od początku wiedziałem, że to będzie miała moja pierwsza obrona pasa, więc no nic nie próbowałem zmieniać w tej kwestii. Nie przeszkadza mi to, jest w porządku. Słuchaj, no gdzieś tam utarło się powiedzenie, że łatwiej jest tytuł zdobyć niż go obronić, więc pytanie, ty gdzieś tam po zdobyciu tego tytułu odczułeś to, że gdzieś ta motywacja, trzeba się dodatkowo, że tak powiem, motywować do tego, żeby ten pas obronić, czy to jednak no, stawka tego pojedynku, tak, walka z Dominikiem Zadorą, który też jest mistrzem innej organizacji, na tyle Cię motywuje, że nie potrzebujesz dodatkowego kopa?
Nie, nie potrzebuję. No, motywacja jest zawsze przed każdą walką, czy to jest walka o pas, czy to jest obrona pasa. Zawsze jestem zmotywowany, zawsze daję z siebie wszystko na przygotowaniach, na sparingach, na treningach. Staram się nie nakładać na siebie dodatkowej presji niepotrzebnej, bo to tylko może przeszkodzić zamiast pomóc, więc nie patrzę na to w tym kontekście. No aczkolwiek na pewno, no tak, starcie dwóch mistrzów, dwóch federacji, no jest to dodatkowy smaczek. Dla mnie też, dla kibiców myślę, że też na pewno, ale tak jak mówię, no staram się nakładać dodatkowej presji, bo nie ma to sensu i na pewno mi nie pomoże. Słuchaj, no gdzieś tam na pewno fani by woleli, żeby ta walka w stawce tej walki były dwa pasa, nie tylko ten należący do ciebie, więc tak cię zapytam, no. Jeżeli wygrasz, no bo na pewno w to wierzysz, to czy będziesz chciał wyzwać już w fenie, w klatce Dominika Zadory? Zobaczymy, no jeżeli będzie taka propozycja, no to na pewno skorzystam, no bo przyjmuję każdą ofertę, więc... Każdą sensowną ofertę, więc no zobaczymy. Na razie skupiam się na tym, co będzie później. Zobaczymy. No w takim razie czekamy więc na piątek, najbliższy piątek. No i życzymy, żeby ta walka była godna walką wieczoru, jak to jest w twoim przyzwyczaju. No po Piotrze Sokole, tak? Po twojej walce z Piotrkiem, no apetyty są ogromne, więc miejmy nadzieję, że podtrzymasz to dobrą pasę walk roku. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, zapraszam na galę. 8.